Cześć Drodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam drogi, które będą udostępniane kierowcom w roku 2023. Oprócz autostrad i dróg ekspresowych omówię również wybrane drogi krajowe. W pierwszej połowie roku zostanie otwarty odcinek drogi ekspresowej S3 na południu kraju z Kamiennej Góry do Lubawki. Długość kontraktu realizowanego przez Mosty Łódź i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia to 15,3 km. Natomiast odcinek z Bolkowa do Kamiennej Góry zostanie otwarty wiosną 2024 roku. Z minusów. Droga S3 będzie kończyła się w polu i to dosłownie. Ostatnie 1,5 km drogi, mimo że jest już wybudowane, to nie będzie udostępnione kierowcom. Kierowcy jadący do Czech będą zjeżdżali na węźle Lubawka, na drogę wojewódzką 369 i następnie drogą krajową numer 5 dojadą do granicy. Po stronie czeskiej budowa autostrady D11 jeszcze nie wystartowała i właściwie nie wiadomo kiedy ruszy. Otwarcie odcinka po drugiej stronie granicy planowane jest na rok 2026, jednak sporo osób z branży uważa tę datę za mało realną. Niestety czeska droga numer 16 jest nieprzystosowana do ruchu ciężarowego, dlatego na odcinku oddanej S3 nie będą mogły poruszać się ciężarówki jadące tranzytem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton. Obawiam się więc, że przez kilka lat ta część S3 będzie drogą bardzo mało uczęszczaną. Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6, gdzie konieczna była zmiana pierwotnego projektu z uwagi na warunki gruntowe, miała zostać ukończona w sierpniu 2023 roku. Lecz niestety otwarta zostanie tylko jej wschodnia część, która pozwoli kierowcom ominąć Sianów. Otwarcie obwodnicy Koszalina po raz kolejny opóźni się i do 2024 roku tranzyt będzie nadal poruszał się ulicami tego miasta, na których tworzą się gigantyczne korki. Spośród brakujących odcinków autostrad i dróg ekspresowych, gdzie obecnie ruch musi używać zwykłej drogi jednojezdniowej, fragment DK6 koło Koszalina jest obecnie 6. najbardziej przeciążonym odcinkiem w Polsce. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie brakujące odcinki były jeszcze bardziej obciążone, to link do filmu z ich rankingiem wyświetla się w prawym górnym rogu. Wielka szkoda, że zatory w Koszalinie wciąż w tym roku nie znikną. Obwodnicę buduje Polbud Pomorze. Cały przebieg drogi S6 również omówiłem w niedawnym filmie, link powyżej. Jako smutną ciekawostkę powiem, że obwodnica Koszalina właśnie awansowała na pierwsze miejsce najbardziej opóźnionych budów w najnowszej historii Polski. Do tej pory rekordowe opóźnienie miał odcinek A1 koło Mszany, który został otwarty w maju 2014 roku zamiast w styczniu 2010 roku, czyli 4 lata i 4 miesiące po kontraktowym terminie. Na S6 łączne opóźnienie już dzisiaj jest o miesiąc większe od tego rekordu, a do otwarcia jeszcze daleko. Na wiosnę powinna zostać udostępniona w formie przejezdności droga ekspresowa S7 od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ długości 15 km, która miała być udostępniona jesienią 2022 roku. Dzięki otwarciu tego odcinka znacznie zmieni się sytuacja transportowa na południe od Warszawy. Kierowcy jadący do i z kierunku Radomia, Kielc i Krakowa będą do Warszawy wjeżdżali drogą S7, a nie S8. Zobaczymy, jak z takim ruchem poradzi sobie węzeł Warszawa-Lotnisko na połączeniu S2 i S7, który niestety posiada jednopasowe łącznice w głównych relacjach. Drugie miejsce, gdzie S7 zostanie udostępniona kierowcom, to 19-kilometrowy odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolskim do Miechowa. Oba kontrakty realizuje Intercor. Droga S7 coraz bardziej zbliża się więc do Krakowa, jednak będziemy musieli poczekać do jesieni 2024 roku, zanim dwa największe miasta w Polsce zostaną połączone drogą ekspresową. Możliwe jest natomiast, że pod koniec tego roku zostanie jeszcze udostępniona kierowcom północna część realizowanego kontraktu Widoma-Kraków od węzła Widoma do węzła Raciborowice.
Jako, że lokalna droga w tym miejscu jest zupełnie nieprzystosowana do przenoszenia ruchu ciężkiego, otwarcie dotyczyłoby tylko samochodów osobowych. W tym roku zostanie otwarte 48 km drogi ekspresowej S11 z Koszalina do Bobolic. Budowa jest podzielona na 3 kontrakty, które realizują Budimex, Mostostal, Warszawa i Kobylarnia. Sam jestem ciekaw, jak zmieni się w tej części kraju ruch pojazdów po otwarciu tak długiego odcinka, który jednak na razie będzie się kończył w małej miejscowości. Czy auta jadące na przykład w okresie wakacji na linii Poznań-Kołobrzeg biorą DK11 i S11, czy jednak, jak to robi sporo osób, dalej będą jeździły naokoło przez Szczecin? W pierwszej połowie roku zostanie otwarta S11 również w innej części kraju, a mianowicie obwodnica Olesna o długości 25 km. Kontrakt realizują Mirbud, PBDIM oraz Kobylarnia. Mimo, że 25 km to dość spora długość, to tutaj nie mam wątpliwości, że otwarcie tego odcinka nic nie zmieni w relacji Poznań-Górny Śląsk. Wciąż najszybszą drogą pomiędzy stolicą Wielkopolski a Górnym Śląskiem będzie S5 i A4, a nie DK11, wiecznie zakorkowana szczególnie pomiędzy Kórnikiem a Ostrowem Wielkopolskim. Natomiast dla ruchu lokalnego brak konieczności przejeżdżania przez centrum Olesna będzie znaczącym ułatwieniem. Wiosną zostanie otwarta północna część drogi ekspresowej S14 od węzła Emilia, znajdującego się przy autostradzie A2, do węzła Aleksandrów Łódzki długości 16,3 km. Głównym wykonawcą prac jest Stekol. Po otwarciu tego odcinka Łódź zyska obwodnicę dookoła. Długość obwodnicy, w której skład wchodzą autostrada A2, A1 i drogi ekspresowe S8 i S14, to 112 km. Niestety rzeczą, której nie mogę zrozumieć, jest to, że połączenie S14 z A2 będzie wykonane za pomocą ronda, a nie węzła drogowego. Więc obwodnica nie będzie składała się, jak to mówią media, tylko z autostrad i dróg ekspresowych, ale również z krótkiego odcinka kolizyjnego z rondem. Kiedy się to zmieni, tego nie wiem. W tym roku zostaną otwarte dwa odcinki drogi ekspresowej S16. Pierwszy znajduje się pomiędzy węzłami Borki Wielkie a Mrągowo. Długość budowanego odcinka to 13 km, a kontrakt realizuje POR. Drugie miejsce, gdzie S16 zostanie oddana do ruchu, to północna obwodnica Ełku długości 3,4 km. Głównym wykonawcą pracy jest Trakcja, Mostostal Warszawa, PEUIM Białystok. Droga S16 na węźle drogowym. Ełk Wschód połączy się z S61. Również w tym roku zostanie otwarta druga jezdnia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Długość drogi to 10 km, a kontrakt realizuje Mota Engil. Na całej już długości zostanie otwarta autostrada A18 od granicy polsko-niemieckiej do węzła Golnice. Obecnie trwa przebudowa drugiej jezdni, która została wybudowana jeszcze w latach 30. XX wieku. Oddane zostaną odcinki o łącznej długości 50 km. Dzięki temu znacznie skróci się podróż oraz poprawi jakość podróżowania na trasie Berlin-Wrocław. Przedwojenna betonowa nawierzchnia służy tutaj przez rekordowe 84 lata i była już od dawna w opłakanym stanie. Drogę buduje POR, Budimex, Kobylarnia, Mirbud i Budpol. W tym roku powinien zostać otwarty krótki fragment północnej obwodnicy Krakowa, czyli drogi ekspresowej S52 od węzła Węgrzce do węzła Batowice. Głównymi wykonawcami prac są Gulermak i Mosty Łódź. Droga będzie posiadała przekrój dwóch jezdni o trzech pasach ruchu. Długość fragmentu, który zostanie udostępniony, to około 3 km. Od węzła Modlnica do węzła Węgrzce trwają prace i budowa zakończy się w 2024 roku. Natomiast otwarcie odcinka od węzła Batowice do węzła Kraków-Mistrzowice jest uzależnione od postępu prac na sąsiednim kontrakcie dla drogi S7, w którego skład wchodzi ten węzeł. Termin ukończenia według umowy to październik 2024 roku. Możliwe też, że okres ten trochę się wydłuży, bo na węźle budowana jest póki co jezdnia główna, a projekt łącznic jest na szczęście zmieniany. Dzięki przeprojektowaniu unikniemy paraliżu tego węzła w przyszłości, lecz chwilowo może opóźnić się otwarcie łącznic pozwalających zjechać na S52. Przy okazji wspomnę, że tydzień temu Generalna Dyrekcja ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze dla rozbudowy odcinka pomiędzy węzłami Modlnica a Modlniczka o długości 2,5 km. P
Po rozbudowie uzyska on status drogi ekspresowej oraz dobudowany zostanie na tym odcinku trzeci pas ruchu, co oznacza, że docelowo około 2030 roku cała obwodnica Krakowa będzie trzypasowa. Pozostała nam ostatnia droga ekspresowa do omówienia, a jest nią droga ekspresowa S61. Zostanie ona otwarta w kilku miejscach. Pod koniec roku ma zostać otwarty bardzo ważny odcinek od węzła Ostrów Mazowiecka Północ na połączeniu S8 z S61 do Śniadowa długości 19,5 km. Kontrakt realizuje Polakva. Dzięki temu odcinkowi będzie dało się bezproblemowo zjechać z S8 na S61 i odwrotnie. Jadąc dalej na północ, zostanie otwarta zachodnia obwodnica Łomży od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód długości 7,2 km. Kontrakt realizuje Mota Engie. Co ciekawe, droga ta jest już wybudowana od 2 lat, jednak nie mogła być wcześniej otwarta, ponieważ nie był wybudowany węzeł drogowy na połączeniu S61 z DK61. Węzeł miał realizować wykonawca kolejnego odcinka. Tutaj niestety, jadąc w kierunku Warszawy, w stronę Ełku czy Suwałku, będziemy musieli zjechać do centrum Łomży. W realizacji jest odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno wraz z mostem nad Narwią. Z powodu braku tego odcinka ruch ciężarowy do 2024 roku ciągle będzie musiał omijać Łomżę, a ruch osobowy będzie poprowadzony ulicami tego miasta. Wiosną powinien zostać otwarty odcinek S61 od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo długości 19 km. Kontrakt realizuje Trakcja, Mostostal Warszawa, PUiM Białystok. Więc w tym roku oprócz północno-zachodniej obwodnicy Łomży S61 będzie otwarta na całej długości od Ostrowi Mazowieckiej do granicy Polski z Litwą. Cały przebieg tej drogi omówiłem w filmie, który widzicie w prawym górnym rogu. Jako ciekawostkę dodam, że pod koniec 2022 roku ruszyły prace przy budowie autostrady A5 od granicy polsko-litewskiej do Mariampola. Jeśli zostaną oddane do ruchu wszystkie omówione w filmie odcinki dróg, to długość autostrad i dróg ekspresowych wzrośnie w tym roku o 255 km. Nie będę ukrywał, że liczba ta nie jest zbyt duża. Dużo dróg miało zostać otwartych w 2023 roku według terminów kontraktowych, ale niestety nie zostaną otwarte. Są to m.in. droga ekspresowa S1 z Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, droga ekspresowa S1 na północ od Bielska Białej oraz koło Węgierskiej Górski. Miała zostać otwarta autostrada A2, dwa odcinki pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami, droga ekspresowa S6, obwodnica Koszalina oraz cała północna obwodnica Krakowa, czyli S52. Gdyby te drogi zostały otwarte, to długość oddanych odcinków byłaby większa o 100 km. W tym miejscu koniecznie trzeba jednak zaznaczyć, że takie opóźnienia nie zawsze oznaczają, że firma realizująca dany odcinek prowadzi budowę źle. Niestety obecnie jedną z bardzo częstych przyczyn opóźnień jest powolność pracy urzędów administracji publicznej. Dla S1 Oświęcim-Dankowice procedura wydawania ZRID, na którą w podpisanej umowie przewidziane było 7 miesięcy, trwała dokładnie 1,5 roku. Na znacznej części innych opóźnionych odcinków nie było wiele lepiej. Nikt nie może oczekiwać od wykonawcy ukończenia budowy w pierwotnym zakładanym terminie, jeśli samo jej rozpoczęcie zostało tak mocno opóźnione z przyczyn urzędowych. Pod koniec omówię ważne odcinki dróg krajowych, które powinny zostać otwarte w roku 2023. Obwodnica Chełmca jest to ostatni brakujący fragment całej obwodnicy Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28. Długość drogi to 1,4 km, a jej przekrój to jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. Droga krajowa nr 42 i 45, obwodnica Praszki i Gorzowa Śląskiego. Długość budowanej obwodnicy to 12,8 km o przekroju jednej jezdni o dwóch pasach ruchu. W tym roku powinna zostać otwarta droga krajowa nr 47 od Rdzawki do Nowego Targu w formie przejezdności. Długość drogi to 15,2 km. Jej przekrój to dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu i jest to droga bezkolizyjna. W tym roku powinien zostać otwarty tunel w ciągu DK93 w Świnoujściu długości 3 km. W tym roku powinna również zostać otwarta południowa obwodnica Zielonej Góry długości 13 km. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie przy filmie pomagał mi robić Krzysiek oraz Tomek i Igor. Pozostałe osoby, które przesłały mi materiał, są wymienione na znaku drogowym. Dziękuję, pozdrawiam i życzę Wam wszystkiego dobrego w roku 2023.